Siema, siema! A ja mówię, Tomek, kurwa, tu, piątek. Mówię do Tomka, ty tu nie stawaj, nie będę się przepychał. A to tato, ty! Siema, siema! A te MRF-y wziąłeś? Siema, jak masz chłopie na imię? Siema, ale ty wymarznięty jesteś, co ty? Cygan jesteś! Ja cygan jestem! Dobra, składzisz mojego. Tak! Przodu w schowku. Też się nie ogoliłeś. Jak to nie? Jedziemy na targi. Ty, na targi jedziemy, nie? Wiesz co, kaski wziąłem, buty wziąłem, tylko nie krosowe, nie? A, kurwa, wszystko jest. I to we dwóch będziecie? No ja? A może się coś kupi? Słuchaj, chcesz buty przemyć? No chcę. Buty. Shoes. Ja powiem tak, widać tu pieniądz, duży pieniądz. Siema. Siema, 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 paliwo potaniało. Coś ty? Leje do pełna. Za frika mamy. Siema, Kuba. Nie wyspany. Elo, 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 siema. Git, majonez. Jedziemy na targi do Wrocka. Taki dziwny zbiornik? No, a ile już? Dziura nie ma to? Dobra, idę płacić. Demon prędkości z nami. Ale poszedł jak dzik z pomidory. Tak. No, jak Porsche. Zainstalowaliśmy się już na targa. Kuba przymierza koszulkę. Polski stoi. Raptor stoi, Trial stoi. Że musimy tutaj ładnie posprzątać. No, chłopaki tutaj live'ują, czekamy na widzów. Patrzcie, jak jest to istot, chyba zrobił nowa bajka. Jak widzę, jest to bajka. Tutaj mamy o też live'a całego, można zobaczyć. Kuby Puski. Nasze centrum dowodzenia jest tu. Live. Wszyscy mogą sobie zobaczyć. Siema, Pio. Siema. Siema. To jest bardzo łatwo. O, i dlatego ja też. Jak masz na imię? Paweł. 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 Paweł? Paweł. Też? Wszyscy. Andrzej. No. Super. Plakaty, kalendarze, wszystko macie. No, my jesteśmy zadowoleni. No tak. Jak ładowiec, kolega może tak interesuje trochę. Też interesuje. Super. Kiedy kupujesz swój? Jeszcze nie wiem, na razie. Rozejrzysz się, zobaczysz, co z czym i kłada wybierzesz. Siema. Siema, siema, witam. Jak masz na imię? Max. Max. Słuchaj, Max, mamy dla ciebie patrz. Kalendarz. O. Glepy. Tak, tak, zapraszamy Państwa pod scenę. Widzę, Roxana coś chce, nie chce pomagać, nie chce współpracować. Z którymi musisz rozmawiać, każdy motocyklista jest zawodowy. A to co jest związane z branżą od wielu, wielu lat? Max. O, dziękuję. Z człowiekiem, który w świecie motocyklowym działa na różne... Co? Powiesz, chcę gdzieś w domu. W domu gdzieś to powieszę. No, no pewnie. Ja oglądałem twojego Instagrama, jak tego Raptusia pokonywałeś. A, po kolei, jak robiłem cokolwiek tam przy nim. Patrzę, tu znam te Raptora, patrzę tu Black Opsa. No, nie idzie poznać go teraz, nie? Idzie, bo patrzałem tablicę. A, no tu, ale z przodu, byś wiedział, że to mój? No, tak? Powiedziałbym. A, to super. Czyli śledzisz. No śledzę Instagrama. To super. Ja myślałam, że zależy jakieś bardziej. Siema. Dzień dobry. Witam. Jarek. I co tam się dzieje? No, się rozpakowaliśmy. Jak masz imię? Daniel. Daniel. Piotrek. Adrian. Paweł. Super. Natomiast... I jeszcze Maciek wam da wlepy. Dziękujemy bardzo. Przydadzą się na dziury, na błotniki, na to, na tamto. No i żeby więcej mocy sprzęty miały, nie? Maciek? Ile koni to daje więcej? 4-5. 4-5, nie? A Bleka ile dają koni więcej? No, 10. 10. To będzie zarąbista moc. Będzie zarąbista moc.
Weź jakiegoś vloga, nagraj. Świat tak się potoczył, że było takie możliwości. Będzie to krótka prezentacja, kilka slajdów, ale sporo wspomnień, więc naprawdę serdecznie zapraszam w taką japońską. Jeżeli też ma ochotę na japoński taki smak, to zapraszam. Bardzo się zazdroszę Twojej podróży po Japonii. Mówię, że ma zajmuję to wyjście świetnie, macie tym dobra spotkanie. Wiecie co, tutaj niestety w programie tegorocznych targów nie ma spotkania z Tobiaszem, natomiast ja już się postaram, żeby w przyszłym roku taki panel wyróżniczy Tobiaszkowi był poświęcony. Tyle masz tego? Wlepy są! Don Jaro. Nie, po pierwsze widziałam. Cheta zaschodzi. Nie, bo to wiesz. Nie. Nie starczy. Chłopaki, robota jest. Co wy robicie? Ja im mówię Kubę na karty. Co dają duże koła? Co dają duże koła? Zaczynamy z nic. Po prostu są duże. Po prostu są duże i szybciej się jedzie. A tutaj to są te duże koła do bajeru. Żeby ładnie wyglądał, żeby były czarne felgi, bo tamte widziałeś jakie mam, nie? Te srebrno-czarne. I widzowie mówili, że ale lipa, nie i te, a te założyłem, to mówię, ale jeszcze większa lipa. Nie dogonisz. A jak król przypału. Jak teraz silnik? Zawodowo. Tak? Nic nie przeskakuje, staje dęba. Pąki kręci. Tylko pali gumę dobrze? Pali gumę bardzo dobrze. Teraz już nie palę gumy, bo się boję, nie? Żeby nie zepsuć silnika. No ja też już chyba zarżnąłem. A widzisz? Dziękujemy bardzo. Miłego super, dnia. Super, nara. Profesjonalnie nagrałeś mi te filmy. Weź otwórz tylko. O, tu masz szmatkę. I tu jest czarny, w środek ciśniący. Ze ścierką idzie. Serwis. Plastiki, koła, co? Czyścimy? Macia. Majser. Ja nic nie czyszczę, nie umiem. Siema, no, jak masz na imię? Oskar. Siema. Podziwiam cię. Chciałbym kupić takiego samego Raptora jak ty, tylko z lepszym silnikiem. O ja. Z MT-09 albo z KTM AV-kę. A. No, mam, no ambicje są, tylko trzeba nadbierać kasy no. I ten. Chciałbym kiedyś się z tobą przejechać nawet. No i dobrze, zapraszam. No, bo z lekiem zawsze. Ja jeżdżę ten KTM-em w Usubie 250, więc widziałem na jakich piaskowniach jeździć, chciałbym spróbować zawsze. No. Bo ja jak jeżdżę tu sobie po lasach, powiem to jest... Jeździsz szładem takim po piaskownicy, po żwirowni, to nie będziesz chciał już motocykla. Domyślam się. Lepsza zabawa. Jeździłem KFX-em 700 i to było coś. A takim się przejechać, no jest rozmowa, jest. Wszyscy chcą mieć Raptora, ale MT-09. Jerry. MT-09 to idzie. No idzie, a mój to tam nie, taka gruba. Gdzie jest, MT-07 też jest zarąbisty. No. Jak już robić taki projekt, to można większy silnik. No można, ale ja i tak go robię na 90 koni wkrótce, także... A ten, robisz mapę czy... Mapę, tak, mapę. No. Tylko to? Mapę, doloty, inne filtry w ogóle zupełnie. Ja się zastanawiam nad silnikiem z KTM-a 800, tą V-ką, V2 chyba to jest. No. Jak już w teren bym miał, to właśnie taki silnik. Aha. Z Adventure'a. Lecimy, siema! Siema! Witamy na live'ie u Wleka! Siema, tu możesz bić, tu live'a odpalili. Jak masz na imię? Daro. Tata? Andrzej. Jak masz na imię? Marcel. Tak jest. Kalendarz? 19 jest. Był? Nowy, 19 był, wlepa z 19 była. 22. Wlepy są, kalendarz jest. To jeszcze wam dam. Dzień udany. To jeszcze wam dam. Plakaty. O. U nas wszystko. Kolejny wystaw będą do... Jeszcze przepraszam bardzo. I to najlepsze, bo wyciągłem z tego. Ściana przestanie wejść. Jak się zobacz. Dobrze? Dzięki. Proszę. To co chcecie tutaj na live'a z chłopakami? Pionę przybić widzą? Wbił ktoś? No, jest 12. Jeszcze nie. Już mało na razie. Ale jak chcecie to możecie pomachać i na live'ie będziecie tutaj. Kolejnym kontaktem będzie PayPal.
O, widać cię, Daro, widać cię. Patrzcie, tutaj chłopaki robią live'a. Patrzcie. Sami miłośnicy. A ja, ekrany, patrz, tu ekipa mi pomagała. Dlatego on tak wygląda. No naprawdę. Siemo. I o to chodzi, siadaj. Tutaj z boku, czy ja? Ile tylko. No. Słuchajcie, idę przybliżyć wam innych youtuberów, inne kanały, zobaczyć, tutaj Daniel siedzi. Siema. Daniel jest słynny z... ten, nie? Chodź, idę z Maćkiem. Zobaczyć tutaj. Siema. To żeby was nagrywać? Jasne. Ten live'a prowadzimy. O, super. Siema. My też tam live'a. No. Siemanko. Powiedz mi, przybliż mi Mielczar. Co mam przybliżyć? Ty jesteś Mielczar, tak? Tak. A ja jestem Black Opso. Coś słyszałeś? Czy ja pomyślę? Chyba nie ja. No widzisz, a ja słyszałem o tobie. Ale tak nie wiem, czy nie kojarzę może gdzieś. Nie może. Kurczę, czego ty możesz mnie kojarzyć? Jakiś film, gdzie... Z przypału jakiegoś. I to bardzo prawdopodobne, bo najszybciej. No. Co zrobiłem? Właśnie nie do końca wiem. To nara, trzymajcie się. Targów. Może gdzieś tam na drodze. A jutro będziemy się widzieć. Nie? Trzymajcie się, panowie. Pytam, jak mam pomóc Krzysiekowi. Nie musisz pomagać, mordo. W tym roku to będzie tak. Dobre, i to jest optymizm, nie? Jak? No. A weź się przymierz, jakbyś się położył. Musisz się położyć. O tak, głowa przed ciebie. Głowa przed ciebie jeszcze. Musisz być tu rozluźniony, ty leżysz na baku. No. Leżysz jeszcze. Tak to jest tylko taka jazda, wiesz. Ale dobrze, gnisz. Supermoto najlepsze. Tylko zobacz tutaj na te laczki, nie? Będziemy kiedyś na Podlasiu. Zobacz. No nie wiem, tyle będziesz ile się kłócił? Będziesz się kłócił teraz? Nie, tylko... No. Ja miałem jedną. A miałeś mi jeszcze zostawić na jutro. Nie słuchałeś. Żeby za mało zamówił. Już 6 osób się mówiło, że jutro będzie. Niby. Po wlepy? Ogólnie. No to musisz zostawić. Nie, no dobra, to już nie rozdawaj, Maciek. No nie, no jak zostaw, to Kuba rozda. Siema. Jak masz na imię? Antek. Antek? Bartek. Bartek? Antek. Antek. Jak kolega. No. Tak jak kolega, no super. Patrzcie. Zawsze ciekawie. Podzielicie się? A jak? Dobra. Na audio wklejona będzie. Będzie, będzie. Musi być, nie? Dzięki. I plakaty jeszcze, nie? Nie gorąco. No i trochę też. Kto mi kibicował z projektem Raptora? Wszyscy. Tak? No. A to jeszcze nie koniec, nie? Ale teraz się prezentuje. Tak? Tak. Tylko widzisz, jak tak się ciągle robi, nie, to by się chciało jeszcze no. Lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Nie, Daniela, patrzcie Daniela, poznajecie go? A jak? No, widzisz, to jest ten Daniel od KTM-a. Ej, bandyta, chodź, przywitaj się z widzami. I teraz po 50 zł daj tu chłopakom. Dobra, Maciek. Dałeś już? Dobrze, dobrze. Jak masz na imię? Siema, mam na imię Filip. Możesz pozdrowić wszystkich. Mamy tatę i rodziców. Super. I wbijajcie na kanał Enduroborki. Super. Już ci daję, patrz. Chcesz? Dostałem ja już wszystko. Dostałem. Dostałeś już wszystko? No to super. Mogę sobie jeszcze foty tylko zrobić? Jasne. Foty robimy. Byli na live i wrócili z powrotem. Co tam, Byki? No ja bym przymierzył się do Bety.
Coś ty. Stójkę zrobisz? Stójkę, to znaczy? Chcesz? Daniel, jest klient na betę. Co dajemy? Wstydzą się, to jest tak jak sadzenie na siłowni. Może jeszcze nie. No nie, nogą, ręką to się robi. Nie wiedziałeś? Nie, nogą nie rób, bo zniszczysz sobie stojak. To ręką, pa. A nogą się zamyka. Tak, to jest też... Nie siadaj czasem, nie? Oczywiście, no. No, no, ja myślę. A widzisz, i bez Blacka nie ruszysz. No. I co, Black ci jest potrzebny, czy nie? No chcesz nauki, czy nie? Chcesz ustać, czy nie? No, próbuję ustać. No chcesz ustać? No. Umiesz, czy nie umiesz? Średnio. Trzymaj. Kto filmuje? Patrz, byku. Jak masz na imię? Daniel. Daniel, patrz. Jak chcesz stójkę zrobić, nie? No. Musisz sobie kierownicę skrzywić. Aha. Nie? Musisz sobie nogi tak postawić, żeby gdzieś bardziej do tyłu były. Dobra. Tak? Żeby środek ciężkości gdzieś na tym inne koło był. Wciskasz hamulec przedni. Tak? I teraz próbuję. Rozumiesz? Aha. W ten sposób. Czekaj. Dawaj. Ja pół roku temu ostatni stałem raz. To nie wyrżnij w półkę.